Tak, lubię zespół Static X. Dlaczego pytasz? W każdym razie witam z tej strony Cube, a oto recenzja albumu tym razem. Bardzo dawno czegoś takiego nie robiłem. A jest to album Static X ostatni, czyli Project Regeneration Volume 2. I, że tak powiem, zrobiłem taki wstęp, ponieważ przyszedł mi mój pre-order już jakiś czas temu w zasadzie, ale jak znacie moje podejście, nie no, żartuję. Musiałem się wsłuchać w ten album i z drugiej strony też rozwiązać pewien problem, ponieważ jakby ocenienie tego albumu będzie trochę trudne z mojej opinii, aczkolwiek no, zobaczycie jak to wszystko będzie wyglądać. Niemniej jednak, jeśli chodzi o sam pre-order, to przyszedł mi szybciej niż ten poprzedni, który szedł mi no chyba z ponad miesiąc, jeśli dobrze pamiętam. A jeśli chodzi o ten, to 2 tygodnie i było wszystko okej. Także spoko sprawa na dobrą... na dobrą sprawę. Ja pierniczę. Ale ja tak gadam i gadam, a zdaję sobie sprawę, że przydałby się w ogóle kontekst tego, co ja właściwie omawiam. A nie nagrałem tego, dlatego puszczę wam najzwyczajniej w świecie to, co powiedziałem te, no prawie 4 lata temu. Krótka historia jest taka, że Static X to jest zespół industrial metalowy, który charakteryzuje się tym, że ich wokalista posiada takie włosy postawione na, że tak powiem, tak do góry i mieli takie właśnie agresywne, elektroniczne brzmienie w swoich utworach. Niestety, właśnie ten wokalista Wayne Static zmarł przed 6 laty i potem było cicho, aż do właśnie 2018 roku, gdy zapowiedzieli ten album. No i tak był zapowiedziany, ale wyszedł dopiero teraz z powodu, tam się dowiedzieli, że jest więcej materiału, który mieli przerobić, bo nie wspomniałem o tym wcześniej, ale na skład właśnie tego albumu zachowują się utwory zapisane, kiedy był nagrywany ich album Start the War, jak również dema, które Wayne nagrał przed swoją śmiercią i też materiał, który został dograny specjalnie na potrzeby właśnie tego albumu. Zastanawiam was pewnie, dlaczego tło wygląda w ten sposób. Także mówię, że to znajdowało się w tym preorderze. No, zresztą możecie zobaczyć sami w tym momencie. Także zaczniemy od chyba najgorszej rzeczy, czyli tego worka. No nie, mi się to kojarzy po prostu z workiem, jaki miałem, nie wiem, do przebrania ciuchów na WF. No średnie to jest i myślę, że raczej nie będę w tym trzymał niczego innego niż piwo, jak gdzieś pojadę. No bo to jest w zasadzie taki plecak, tylko że worek i to się niby zakłada w ten sposób, przez co macie niby wiecie, takie coś. Ale mało to jest użyteczne, szczerze mówiąc. Następnie wlepa, 3 wlepy, w kolorach niebieski, zielony i czerwony. No, wlepy, po prostu wlepy. Może gdzieś ich użyję, ale ogólnie jakimś wielkim fanem wlep nie jestem. Tutaj się trochę cofnę, ale oczywiście koszulka, która wygląda tak. I muszę przyznać, że w porównaniu do tej jest, no, wydaje mi się, że z lepszego materiału, bo no, myślę, że nawet stąd będziecie widzieć, że ona mi już trochę popękała w zasadzie. Także, no, tak sobie. A to wygląda na bardziej wytrzymałe po prostu. Zobaczymy jak będzie za kolejne tam 3 lata, czy tam 4. No ale ogólnie to jest bardzo git. No i następna rzecz to jest coś dużego, bo jest to bluza Static X. No, coś takiego. Powiem wam, naprawdę giga git jest, bo ma ten kaptur, to jest chyba jedyna bluza w moim życiu, która naprawdę jakby, no ten kaptur mi zasłania cały łeb. I jeszcze tylko z tyłu taka mała wada, bo tu jest to samo co na koszulce, tylko to jest takie, że tak powiem, mało ostre. Raczej wątpię, że będziecie to widzieć na materiale, jak coś to sobie przybliżycie, ale no, no takie sobie. W sensie, no, jak patrzycie jakoś z oddali, to jakoś tego nie widać, ja to zobaczyłem dopiero niedawno, ale... Chociaż w sumie, nie no, jest nieostre. No dobra, mniejsza, no ale co mi się jeszcze podoba, to że ten zamek tak naprawdę
no jest tym logiem też. No i jest wygodna, nie wiem co mogę więcej dodać, no po prostu giga git bluza. Ona z kolei leci tam, powie... że na kanapę. No i przechodzimy zatem do tej ostatecznej części. Album oczywiście przyszedł z taką kartką, oczywiście z autografami i tak dalej. No i co istotne, przyszedł też, wyjmę stąd, żeby nie było, kartonik do jakby schowania tej pierwszej i drugiej części tego albumu Project Regeneration. Z tyłu jest oczywiście taka grafika. Tylko mam pewien problem do tego kartonika, no bo przyszły właśnie te rzeczy. Jak oglądaliście poprzednią recenzję sprzed tych no prawie 4 lat, no to tam był jeszcze ten buklet dołączany do preorderu. No i jakby to powiedzieć, to się nie mieści w środku wszystko. Za cholerę to się nie sfokusuje jak przybliżę, ale no jakby no wchodzą tutaj po prostu dwie płyty. Więc no nic więcej tu nie wrzucę. No szkoda, no bo będzie mi się to walać po prostu, albo nie wiem, położę jakby na tym. No dziko. No ale funkcjonuje, jest ok, można powiedzieć, że w ten sposób jest pełna kolekcja i tak może to wyjąć stąd, żeby nagrać resztę filmu, więc no zapraszam do oglądania. No ale może pokażę też co jest w tej płytce, co nie? Także po otwarciu wygląda tak, jak sami widzicie, to jest tył, jak sami widzicie. No i w środku oczywiście buklet, wygląda to w ten sposób. Będę przewijał po kolei kartki, jak chcecie to sobie skipnijcie po prostu. Będą tu po prostu, no fajne powtórzenia, teksty utworów razem z grafikami raczej ze zdjęciami tego co jest w środku. No jest po prostu zdjęcie z zespołem. I przypomniało mi się, że mam plakat do pokazania, to zaraz pokażę, bo zapomniałem o tym plakacie kompletnie. A był jeszcze. Dobrze, że go nie powiesiłem. No, bo w zasadzie jest dosyć mały. Ja bym go mógł już go gdzieś umieścić. No ale wiadomo, że nie chce mi się na razie. No i tutaj kredyty. I tyle w temacie. Idę po ten plakat. No i tutaj mam ten plakat, także rozwijam go i wygląda w ten sposób, co nie? Co, no plakat bardzo mały, muszę przyznać, no bo to jest no, mniej więcej jak kartka A3, bym powiedział, no może trochę większe, więc nie wiem, no fajnie, że jest, trochę mi się zgniótł, ale myślę, że jak go powieszę na ścianie, to będzie git. No i tyle, także część recenzencka teraz. Dobra, także można przejść do tego, co myślę o tym albumie. Także, no, niestety jedynki nie przebił, co raczej było oczywiste, ponieważ ta pierwsza część zawierała m.in. oryginalne utwory, które były już nagrane jako dema tak naprawdę, a jakby tutaj się zarzuca zespołowi, że wiele tych utworów tak naprawdę to jest miszmasz tego, co stworzyli wcześniej na rzecz własnej kompozycji. I co ja myślę o tym? Jakby... jest to ok, pod tym względem, że ma to swój styl tak naprawdę. Idzie się dopatrzeć pewnych podobieństw między utworami. Na przykład żywcem skopiowana linijka tekstu w Jig Boy, co na początku nie wiedziałem w ogóle co to oznacza. To jest Just In Case Boy, jak Just In Case, utwór z tego albumu, Start The War, dokładnie. Także... no jest coś takiego, ale bardziej to odczułem, że niektóre z tych utworów mogłyby się nadawać na ten solowy projekt Wayna, jak Black Star, który swoją drogą bardzo mi się podoba. Czy jest to jakieś złe? Nie, aczkolwiek no, brakuje mi trochę takiego właśnie, nie wiem, jakby według mnie trochę mało Wayna jest w tym. Aczkolwiek z drugiej strony ten Xero, czyli ten obecny wokalista, że tak mogę to nazwać, no wiadomo o co chodzi, o kogo chodzi w zasadzie. No to daje sobie radę też na utworach, które są stricte
jego. Trudno mi to opisać znowu. Aczkolwiek moimi ulubionymi utworami są właśnie te, w których jest Xero, co nie? Czyli jest Kamikaze, który jest super utworem, jest Run for Your Life, jest, kurczę, Disco Sigo jest świetnym utworem też, aczkolwiek też te utwory, w których jest tylko Wade, no to są super. No ale nie przebijają tych z Volume 1 jako całokształt, tak jak to wspomniałem. No jakbym miał to oceniać po prostu tak prosto notką, no to nie wiem, te x lat temu powiedziałem, że to jest 7,5 ten Volume 1. Aczkolwiek no powiedziałbym, że z czasem, kiedy się bardziej w niego słuchałem, bo porównałem sobie też ostatnio właśnie tę pierwszą część do drugiej, no to lepiej się jej słucha, po prostu. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że już jakby znam te utwory, wdarły mi się w pamięć. No trudno stwierdzić. Ja pierniczę, tak się powtarzam, że to jest masakra. Aczkolwiek Volume 2, no, jest po prostu dobry. Także 9, czy tam 8,5 dla jedynki, a tutaj bym dał takie 6,5, 7. No. Takie sobie. Jest też cover Nine Inch Nails, Terrible Light, który jakimś sposobem jest w ogóle jako bonus track, czego nie rozumiem. No i jest też cover, który jest nieoczywisty, ponieważ jest From Heaven, który jest coverem utworu, którego zapomniałem w ogóle sprawdzić, ale pewnie będzie podpis na dole w tym momencie. Także no, są dwa bonus tracki. Wiem, że bardzo chaotycznie przeszedłem przez to, co chcę powiedzieć, aczkolwiek no, nie mam skryptu i chcę powiedzieć za dużo rzeczy i to mi się miesza, także przepraszam Was i też troszkę się stresuję, bo no, rzadko kiedy robię tę formę, może powinienem częściej się jakoś wypowiadać, aczkolwiek no, jest jeszcze taka jedna kwestia, ludzie dowalają się do produkcji tego albumu, że jest no, średnio na jeża, szczerze. Jeśli chodzi o mnie, to materiał źródłowy już został wykorzystany, myślę, w większości w tej pierwszej części, a tutaj jest trochę kombinowania przy tym. Aczkolwiek, czy ostatecznie uważam ten album za źle wyprodukowany? No nie, jest troszeczkę gorzej. Ja bym powiedział, że wokale są po prostu trochę takie, że tak powiem, brakuje mi tego określenia, ale że są troszeczkę tak jakby zachodzące w tło na rzecz bardziej tych efektów elektronicznych, co nie? Jednakże, no, tak jak mówię, że to nie jest jakby takie diametralne, żeby miało to odrzucać. Także chyba tyle. Dobry album, jak coś to polecam, co nie? Żeby nie było, że ja jestem bardzo negatywnie nastawiony, bo nie jestem. I bardzo mi się podoba, jakby przesłuchałem go już dobre kilkanaście razy. I wciąż daję radę. Zwłaszcza ten Run For Your Life to jest takie bueno. No i dobra. Mam nadzieję, że podobała Wam się recenzja albumu Static X Project Regeneration Volume 2. Jeśli tak, to zostawcie ocenę pozytywną albo negatywną, w zależności od Waszej opinii. Komentujcie, co myślicie na temat tego albumu, czy jesteście zachęceni do przesłuchania go. Ja bardzo lubię ten zespół, jak wspomniałem, jest to jeden z moich ulubionych. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, jeśli ciekawią Was moje materiały. Wraz z dzwoneczkiem oczywiście, żeby dostawać powiadomienia o tych filmach, ponieważ z tym YouTube ma różnie. Zachęcam na zajrzenie na Kubę Serwera, gdzie jest community mojego kanału i no, rozmawiamy tam na różne tematy. A z tej strony moje socjalne media, na których się udzielam. Głównie na Instagramie wrzucam jakieś takie różne pierdoły. No i Facebook i Instagram służą mi też do wrzucania powiadomień o filmach, żeby mieć pewność, że ktoś ogląda te moje wypociny. No, zachęcam, zwłaszcza na tego Instagrama, co nie? Także zostaje mi się pożegnać. No i co? Do zobaczenia w następnym filmie.
Może będziecie chcieli kolejną recenzję albumu. Kto wie? Trzymajcie się i do następnego razu. Bye bye.